O. Dobra, idzie chyba, słuchajcie. Szczęść Boże, witajcie, dobry wieczór, a nie, dzień dobry, bo to jeszcze mamy dzień. Dzisiaj mamy dwóch gości specjalnych. Paweł Cwynar, były gangster, pisarz, autor najnowszej książki Krzycz do woli, książka ponad 500 stron, tak? Czy no, to ponad 500 stron. O niej porozmawiamy. I Łukasz, już znany, nieraz tutaj się na kanale pojawiał. Witajcie serdecznie. Jest też oczywiście żona Pawła, Monika, pokaż się, Monia. Okej, dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. Jeśli tak, to zaczynamy. Jeszcze tutaj to trzeba to przestawię, ustawię, nastawię, wystawię, dostawię. O. Słuchajcie, spóźniłem się, bo Monika zrobiła dobry sernik, nie, jak to się nazywa? Piernik. O. Widać i słychać. Dobra. Marek Różańce, żołnierze Maryi, pozdrawiam. O, Maruś jest. Na początek takie pytanie, Paweł. Skąd w ogóle pomysł na tę książkę, która jest oparta na faktach, na prawdziwej historii, tak? Która rozgrywa się no, w Łodzi, ale nie tylko. Jest dramatyczna. Jeszcze całej nie przeczytałem, powiem szczerze, bo buch bardzo duży. A mi ciężko idzie z czytaniem powieści. Może sobie zobaczę jakaś... Albo nie, nie wiem, zobaczę. No to kryminał. Kryminał, no właśnie. Rzeczywiście to jest historia oparta na faktach? Tak. Rzeczywiście to jest historia oparta. Tak, czyli skąd w ogóle, znaczy jak dawno się ta historia rozegrała? Kiedy? I dlaczego chciałaś o niej opowiedzieć? Może w ten sposób? Może nie będę pytał, dlaczego katolik ma sięgnąć po ten kryminał, bo to jest kryminał dla każdego, ale dlaczego postanowiłeś się tą historią, no dość mocną, warto na faktach podzielić z nami. Dlatego, że jest niesamowita. W preludium napisałem na początku tutaj książki, poświęciłem w sumie dosłownie jedną kartkę na to, żeby przybliżyć czytelnikowi, w jakiej sytuacji doszło do tego, iż zapoznałem się z tą historią, wszedłem w jej posiadanie i w sumie ona żyła we mnie, w mojej głowie przez wiele, wiele lat. W momencie, kiedy wszedłem na drogę pisania, kiedy pisanie stało się moją taką pasją, którą potrafiłem już uzewnętrzniać, ponieważ zawsze to gdzieś we mnie było, od dziecka, czy w szkole, czy później w domu, pisałem jakieś zeszyty, prowadziłem wypracowania, różne historie opisywałem. Ale kiedy usłyszałem tą historię jako przestępca, ponieważ wtedy już byłem na tym najwyższym jakby levelu w tej całej takiej hierarchii przestępczej, począwszy od chuligana, bandziora, bandyty, no na końcu już jako gangstera, zostałem zaproszony na imprezę z okazji wyjścia jednego z szefów półświatka przestępczego na Dolnym Śląsku. Chłopak wyszedł po 18 latach, siedział za zabójstwo, no i zorganizował taką imprezę, a ja byłem człowiekiem wtedy, można powiedzieć, zaufanym. Mówię wtedy, ponieważ już w tym świecie nie jestem, dlatego to może nie jest tak już istotne, ale wtedy byłem człowiekiem zaufanym, zostałem zaproszony na tą imprezę, no i wiadomo, tam jak w takim towarzystwie, dużo alkoholu, narkotyki i tak dalej. I skumałem się z takim chłopakiem właśnie z Łodzi, też bardzo znanej postaci, ale ukryłem tutaj pseudonimy, żeby nie było wiadomo dokładnie, o kogo chodzi. Ten, kto wie, będzie wiedział, ponieważ takich osób było niewiele. No i wtedy on mi tą historię opowiedział. No i dlaczego mi tą historię opowiedział? Dlaczego mi akurat powiedział tą historię, skoro on też tymi tematami, czyli porwaniami się zajmował? Przede wszystkim opowiedział mi ją dlatego, z tego samego powodu, z jakiego ja ją opisałem. Historia jest po prostu bardzo niesamowita. Ona miała niesamowity przebieg, niesamowite zakończenie. Wszystko w niej, w tej historii było niesamowite. I dlatego ona przez te wszystkie lata we mnie żyła i dlatego postanowiłem ją opisać. Otrzymałem, jakby to powiedzieć, dopiero pierwszą recenzję i prawdopodobnie to się sprawdzi. Zanim usiądę do napisania książki, ponieważ pracowałem nad nią 2 lata. Jeżeli ktoś decyduje się poświęcić 2 lata swojego życia na coś, no to raczej powinien być przeświadczony, że to, czemu poświęci 2 lata swojego życia po 10-12 godzin przed komputerem, nie tylko, ponieważ research robiłem również w plenerze, no to, że to jest sprawa po prostu ważna. Tak? No ja się temu poświęciłem, sprawdziłem,
żyłem tym, że ta historia jest istotna, wierzyłem w to, ufałem temu. No i kiedy przysiadłem do pisania, 2 lata zajęło mi to, później dałem do sprawdzenia osobom, które znam, ufam, te osoby powiedziały, że to ma sens, że to jest dobre. No i tak powstała właśnie ta książka. To o czym jeszcze byś chciał czytelnikom opowiedzieć w tej książce, przez tą książkę, oprócz historii właśnie tej opartej na faktach? To jest ważne, ponieważ każdy pisarz, przynajmniej ja nie wierzę w to, że ktoś nie przemyca w książkach, które pisze, swoich jakichś tam wartości. No właśnie. Czyli jakichś swoich na przykład. Czyli to wartości katolickie to są, jak czyta to ateista, to stwierdzi, nie, nie zamykam, bo Bogu jest. Nie, to by było trochę za słabe. O. To było za słabe, dlatego że tak jak powiedziałeś na początku, książka jest dla każdego. Jeżeli chodzi o katolików, to z tego samego powodu, z jakiego ten apacz, któremu taką ksywkę przydzieliłem na potrzebę tego kryminału, to z tego samego powodu, z jakiego on mi o tym opowiedział, z tego samego powodu, z jakiego ja to opisałem, to jest po prostu ten kruczek, ta kwestia niesamowitości. I teraz, jeżeli coś się stanie w towarzystwie mieszanym, typu różne wiary, różne przekonania, różne religie, coś się stanie niesamowitego, to raczej każdy z wierzących na swój sposób w jakąś tam historię przypnie to pod swój rozmiar, nie? Pod swoje rozumowanie, pod swoją duchowość. No ja jako katolik przypiąłem to pod swoje, no mam do tego prawo jako autorowi. A czy czytelnik w to wejdzie, czy da w to wiarę, czy akurat tak to zinterpretuje, tutaj daje dowolność, bo ktoś może powiedzieć, to był fart, to się tak stało, a to mogło się stać, a wtedy słońce padało, a był deszcz, mógł się poślizgnąć i takie różne historie. No w życiu przecież w ten sposób do wszystkiego podchodzimy. No dobrze, no to w takim razie dlaczego w ogóle warto po tę książkę sięgnąć? Czy to chodzi tylko o dobrze spędzony czas, czy rzeczywiście można się czegoś nauczyć? Nie? Jak to się mówi, lepiej się uczyć na obcych błędach niż na swoich. No. Podstawową kwestią jest to, że ja w każdej swojej książce staram się przemycić jakąś puentę. Czyli plus to, że ktoś spędzi ciekawie czas, że jednak poświęci tam, wyda jakąś kwotę, kupi książkę i spędzi miło czas, to chciałbym jeszcze, żeby coś w nim zostało. Czyli żeby dać jeszcze jakiś przekaz, który jest wartościowy po mojemu. Czy on to przyjmie, czy to odrzuci, to jest jego indywidualna kwestia. Ale ja na przykład w wielu filmach, myślę, że każdy z nas w wielu filmach zauważa takie treści, które gdzieś tam autor, reżyser sugeruje nam. I teraz wchodzimy w to albo nie. Ja również takiego zabiegu dokonałem, dlatego że nie znałem tej historii zero-jedynkowo od początku do końca. Ja jej nie znałem. Mniej więcej poznałem fakty, połączyłem je, ale zinterpretowałem je po swojemu, ponieważ jestem z tamtego świata. Ponad 20 lat swojego życia byłem przestępcą, więc mniej więcej wiem, jak to wszystko mogło przebiegać, jak to mogło się dziać, jakie mogły być dialogi. I właśnie tą przestrzeń, którą mogłem wykorzystać jakby dla siebie, no tam próbowałem wpisać jakieś wartości, które ja uznaję za wartości. No to teraz szczerze właśnie tak pytając Cię, no bo to ma być szczera rozmowa, czy podobnych sytuacji doświadczyłeś będąc gangsterem? Podobnych sytuacji opisanych tak jak tutaj w książce, typu porwania i ta cała ten niesamowity później bieg wydarzeń, który się jest z tym porwaniem związany. Czy to rzeczywiście przeżyłeś na własnej skórze? Czy naprawdę byłeś, mówiąc takim językiem kolokwialnym, tak bardzo niegrzeczny, że tak powiem, że faktycznie może tobie się zdarzały porwania? I tak i nie. Pierwsza kwestia jest taka, że ja jestem przestępcą, byłem przestępcą starej daty. Byłeś, czy jesteś? Nie, jak jesteś, to nie mów. Dobra, ale dobra, powiedzmy, że byłeś. Okay. Starej daty, więc stara data to jest to, że były pewne reguły i zasady, których się nie łamało. Ponieważ kiedyś świat przestępczy był bardziej solidaryzowany, to tak samo jak na przykład na podwórku. Dzisiaj wyjdziesz do piaskownicy, na podwórko, na trzepak nikogo nie ma. A no kiedyś nie, byli wszyscy. Nie ma trzepaku, a nie jest tu. Kiedyś byli wszyscy. Jak Zosia oberwała od Stefana gdzieś tam w głowę, no to Stefan na drugi dzień miał przerąbane, no bo wszyscy wiedzieli, była afera, była rozpinka pod teraz trzepakiem. Też wiedzą, z Facebooka wiedzą. Z Facebooka wiedzą, ale jakby ta osoba nie do końca jest stykana fizycznie. Nie? A kiedyś to było od razu odczuwalne fizycznie.
więc pewne rzeczy były nie do zaakceptowania nawet w półświatku, zważywszy na to, że półświatek się kieruje zasadami więziennymi i zasadami wolnościowymi, czyli zwyczajowymi. Więc to było fopa, to może złe słowo. To było niedopuszczalne, żeby zajmować się porwaniami. I ja w tym duchu żyłem. Jedyne porwania, jakie były dopuszczalne, to były tak zwane zawijki, czyli jak się kogoś zawijało z konkurencyjnego gangu. Tak, czyli gangster, gangster. Tak jest, jakieś rozkminy, coś. Ale żeby porywać komukolwiek dzieci, żony, nie. To było niedopuszczalne. Cała zgnilizna zaczynała się w dużych miastach. Przychodziła przeważnie z zachodu i zaczynała się w dużych miastach, dlatego że duże miasta oferowały przestępcom większe pole manewru. Czyli jeżeli Karol zrobił świństwo w tej grupie i Karol miał w tej grupie przerąbane i był do tak zwanej wystawki, czyli do zawinięcia, to Karol szybko zwijał manele i przechodził do innej grupy, która mu dała tak zwany parasol, czyli ochronę. No i Karol, jak przynosił im kość na zupę, no to mógł się czuć tam bezpiecznie. Ale ja w ten sposób nie funkcjonowałem. Tą historię poznałem jako słuchacz, jako osoba zaufana. Ile mogłem, tyle z niej sprawdziłem. Ile mogłem, tyle zinterpretowałem po swojemu. Tak to wyglądało. No dobra, bo jest taki, nie wiem, czy mogę mówić, bo to będzie taka trochę reklama, serial Ślepiąc od świateł. Tak. Mówiłeś, że rzeczywiście oparty na faktach, że bardzo, bardzo realnie przekazujący to, co się działo, czy tam dzieje może w świecie przestępczym. I wiem, że jeżeli chodzi o tę twoją książkę Krzycz do woli, to być może ona też skończy się ekranizacją. Myślę, że to jest w pewnym sensie marzenie każdego autora. Tylko, że ta historia naprawdę nadaje się, podobnie jak na przykład autobiografia ojca Dolindo Rutor też się nadaje na film, a twoja historia się nadaje, bo to byłby film, wiadomo, autobiograficzny. Dlatego właśnie, bo widzisz, nasz kanał jest związany z Matką Bożą, z ojcem Dolindo i nagle tu ląduje Paweł Cwyna, gangster, Krzycz do woli, nie, historia o porwaniu. Ktoś powie, o co chodzi, tu cały czas Dolindo, tutaj różańce. Jak to słuchać, jak się w ogóle... Znaczy, jak wyciągnąć coś dla siebie z takiej historii o porwaniu? Czego ja się mogę, może spytam tak trochę szufladkując jako katolik, nauczyć z tej historii? Nie? Bardzo ważna podstawowa sprawa. Sprawdzać to, co robią dzieci. Czyli jeżeli ktoś ma dzieci, to bardzo mi ten cel przyświeca. Jeżeli ktoś ma dzieci, to przeważnie jest nimi zainteresowany w sposób połowiczny. Czyli ja, Karolek siedzi w pokoju, coś tam robi, komputer włączony, na pewno lekcje odrabia czy tak dalej. Nieprawda. To się tak się nie dzieje. I dlaczego ja tak twierdzę? Twierdzę to na podstawie tego, że odwiedzam zakłady poprawcze, zakłady wychowawcze, domy dziecka. Odwiedzam wszystkie te miejsca, rozmawiam z wychowawcami, z nauczycielami, z terapeutami i mówią tak. Panie Pawle, dzisiaj już ten świat taki, w którym funkcjonują właśnie ci młodzi ludzie, on jest całkowicie inny. Nam nie przywożą dzisiaj już chuliganów jakichś, że on uciekł z domu, tam szyby powybijał, czy palił skręty, czy cokolwiek. Nie, to są młodzi ludzie zagubieni przeważnie w świecie internetu, w świecie social mediów. Oni są pogubieni. Rodzice stracili z nimi kontakt i oni później zaczęli robić różne złe rzeczy, ale przeważnie ukierunkowane w samych siebie, czyli jakaś autodestrukcja, samouszkodzenia, no bardzo trudne sprawy. Wchodzili w jakieś sekty, w jakieś grupy, w których byli wykorzystywani. Ja te ośrodki odwiedzam i tam to właśnie się dzieje. Dlatego pomyślałem sobie, że rzucenie światła na to, że ta dziewczynka zniknęła, dlaczego zniknęła, co było powodem, jest bardzo ważnym. I ten cel również mi przyświecał, dlatego skupiłem się na nim dosyć mocno i uważam, że to jest ważne. No bo który rodzic dokładnie wie, co jego syn ogląda w telefonie, co robi w telefonie, nie? Jakie treści upublicznia, co czyta, na jakich forach się udziela. To uważam, że to jest bardzo istotne, a mało o tym ma pojęcie. A w jakich latach się już... W jakich latach się rozwijał? 20 lat. Temu? 20 lat temu. Czyli internetu jeszcze nie było? Nie. W takim dostępie powszechnym, jak jest obecnie. Powszechnym nie było. Człowiek, który mi to powiedział kilka lat temu, popełnił samobójstwo. No jest to osoba z Łodzi, czyli wasz ziomal, popełnił samobójstwo. Z Bałt? Dokładnie nie wiem, wiesz? Mój nowy kot jest Bałt. Tak. Choracy. Kot, taki miał, tak? Tak.
Tak jest. Także popełnił samobójstwo, więc to mi dało troszeczkę więcej swobody, jeżeli chodzi o opisywanie pewnych zdarzeń, które mogą nadać więcej realizmu, mogą więcej światła na to rzucić, ale z racji tego, że on też ma jakąś tam rodzinę, więc, więc coś pozmieniałem, nie? Żeby nie było identyfikacji, żeby nie była to on czy coś. Także tutaj troszeczkę musiałem pozmieniać to. Pytanie jest od Roberta. Jak wyglądają rozmowy o Bogu i wierze między współwięźniami? Czy pojawiają się takie tematy w celi, na forum i czy można spotkać się ze zrozumieniem? To jest trudne. Ja nawracałem się w więzieniu. No właśnie. Jak się można nawrócić w więzieniu? A to już dobra, oddzielna historia. Dobra. Czy mówisz, że jak w więzieniu, to się idziesz raczej ci nauczymy jeszcze gorszych rzeczy. A to jest tak dobra. No. Tak było. A to najpierw to te pytania. Nie, więzienie demoralizuje błyskawicznie. A ciebie nie zdemoralizowało. Zdemoralizował mnie w tempie błyskawicznym. Po Prawczach mnie zdemolował. Po roku czasu rodzina mnie nie poznała. Nie mieli ze mną żadnego kontaktu. Słyszała to. Tak było. Tak było. Także demoralizacja była błyskawiczna. Nikomu nie życzę, żeby ich dziecko trafiło do jakiegokolwiek ośrodka, bo niczego dobrego się tam nie nauczy. Nie ma żadnej resocjalizacji. A jak trafiło, to co zrobić? Jak już trafi? No bo się... Modlić się. No i co jeszcze? No i moja mama się modliła i wymodliła moje nawrócenie. Czyli święta Monika i święta Augustyn. Tak to. Jest. Twoja mama się modliła, tego nie wiedziała. Masz jakieś pikantne wątki jeszcze. Mam. Czyli tego nie wiedziałem. Mam. Bo ty... To jest duchowo pikantny wątek. Czyli mama, czyli jednak modlitwa mamy za syna, ma sens. To nie, że tak powiem, słodka opowieść świętej Moniki, świętego Augustyna kilkanaście wieków temu, było tylko gorzej. Naprawdę. Było gorzej. To działa, modlitwa działa, tak? Zeksi, tak zwani klawisze w Poprawczaku nazywają się zeksi. Skąd ten skrót? Oni nas, małolaci tak wymyślili. A, okej. No. Zeksi nas bardzo mocno bili. I my tą całą agresję, to złość wyładowaliśmy na sobie wzajemnie. My również się biliśmy. I wyobraź sobie, pobiłem się z moim kumplem na łaźni, znaczy na umywalni, pobiłem się i tego niefortunnie uderzyłem, że on głową o ścianę walnął i stracił przytomność. Okazało się niedotlenie mózgu i wylądował w szpitalu. I ja leżał kilka dni w szpitalu, prokurator dzwoni, mówi, że prawdopodobnie trzeba mi będzie postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Dyrektor Poprawczaka dzwoni po moją mamę, że przyjechała na widzenie, mama przyjechała z ojcem i mówią, proszę panią, no pani synowi prawdopodobnie postawimy zarzut zabójstwa, zostało tam kilka dni i no to wyobraź sobie, moja mama była pracownikiem banku. Całe życie pracowałem w Narodowym Banku Polskim. Jak ona to usłyszała, to nogi się pod nim ugięły. I dyrektor mówi, proszę, no dam wam tutaj chwilę porozmawiać z synem. I mama poszła do stolika z tatą, usiedliśmy przy jednym stoliku i zaczęli ze mną rozmawiać. A ja wiesz, co miałem w głowie? To, co mi recydywa nawbijała. To, co mi w Poprawczaku nawbijali w głowie, no bo tam wiadomo, chłopacy przeważnie z jakichś dysfunkcyjnych rodzin, nie? Więc oni mnie tam uczyli, Paweł, tak się kradnie, tak się w łamaniu robi, tak się bije, tu musisz trafić, żeby upadł, to musisz zrobić tak, tak się szperakiem drzwi otwiera. I ja, siedząc z nimi przy tym stoliku, byłem niekontaktowy, mnie nie interesowało, co oni do mnie mówią, byłem w innym świecie. I moi rodzice, widząc to, załamali się. I moja mama zobaczyła, że nie ma ratunku, że ja po prostu oddalam się od nich, a ja w Poprawczaku wycinałem zdjęcia gangsterów z gazet i wklejałem w kajet, ja byłem winny, ja chciałem być wielkim gangsterem i mama wtedy złapała za różaniec i modliła się na różańcu ponad 20 lat o moje nawrócenie. No tak to się zaczęło, także ja innej rady za bardzo nie mam, ponieważ dalej resocjalizacja nie działa. Ja nie obwiniam tutaj nikogo, winą tego jest, że jest za mało kadry. Bo jak jest jeden wychowawca na 100 osób, to jaką resocjalizację ma wprowadzić? Jaką ma tym się zająć? To jest niemożliwe. Dlatego no tutaj nie szukam winnych, tylko ja uważam, że to są bardzo ważne rzeczy, czym właśnie ktoś nasiąka w więzieniu. Wracając do pytania. Ja z racji tego, że wszedłem na drogę nawrócenia w celi izolacyjnej, w izolacji, ponieważ tam Pan Bóg do mnie przyszedł, ja o tym świadczę, że Bóg żywy przyszedł do mnie w więzieniu, ja nawracając się tam, wszedłem na drogę nawrócenia, więc miałem ten rok czasu, żeby się edukować. Edukować na tematy wiary. Czyli katechizm Kościoła, życiorysy świętych, Biblię zacząłem czytać, Biblię oczywiście z komentarzami. Jakieś tam wiedzy nabyłem i kiedy już poszedłem na tak zwaną grupę, czyli na celę ogólną, byłem już człowiekiem, który jakąś wiedzę miał. Zacząłem systematycznie przystępować do sakramentu pokuty, pojednania, spowiedź, komunia święta i to dało mi dużo światła, więc miałem siłę przed tym, żeby się bronić. Dlatego, że tak naprawdę osoba, która w więzieniu wchodzi na drogę nawrócenia, no jest atakowana.
jest atakowana przynajmniej pytaniami. I o tyle, o ile na wolności możesz zamknąć drzwi do pokoju i sobie pójdziesz albo gdziekolwiek odejdziesz, to tam tego nie ma, tej możliwości. Jesteś sam w celi, jest 8 osób w celi, no i one mogą cię pytaniami bombardować nieustannie, a jeżeli jeszcze są jakieś toksyczne relacje, no to może nawet do bujek dojść, do kpin, do szyderstwa, no bardzo dużo tego jest. Także to nie jest prosty temat w więzieniu. Jeszcze Łukasza spytam, bo ty, Łukasz, też masz taki niechlubny, znaczy, no, epizod w swoim życiu, więzienny, prawda, więzienny. I powiedz, czy ty się w więzieniu nie nawróciłeś, nie? Nawrócenie przyszło później. Czy zacząłeś się nawracać? Bo to widzę, że wszyscy idą do więzienia i się nawracają. To może zalećmy, idźmy do więzienia, się nawrócicie, tak? Można z tego wyjść. Nawrócenie przyszło po więzieniu. Po więzieniu, dobra, czy jeden normalny chociaż, okej. Okay. Chciałem bardzo dużej pomocy od księdza, kapelana więziennego, także... Od kapelana w więzieniu dostałeś pomoc taką duchową. Duchową, tak. Ale nie zalecamy więzienia jako miejsce do nawracania, wręcz przeciwnie, tak jako demoralizacji raczej. Pan Bóg idzie tam, gdzie chce. Ale może nie zalecamy tego, żeby ktoś tam na siłę się pakował. Mhm. Dobra, a pytanie kolejne dotyczące tej książki. No bo książka, no ponad 500 stron, to jest sporo opowieści. Tak. Czy tu jest opowieść rzeczywiście tylko o porwaniu, czy jeszcze pojawiają się inne wątki? Czy są takie wątki, które jakby są przez ciebie dodane, a nie są oparte na faktach? Czy to jest inspirowane prawdziwą historią, czy to jest prawdziwa historia? To jest inspirowane i są dodane wątki poboczne. W minimalnym zakresie, by kryminał uatrakcyjnić, to jest minimalny zakres. Bardziej po to, żeby nadać mu rys takim, jaki ta historia była. Mhm. Ponieważ na przykład słyszałem, że była w to zamieszana ukraińska mafia. Nie? No i teraz wiedziałem o tym niewiele, no bo to są raczej tematy już jakby z wyższego pułapu, dziennikarze cię dopuści do takich rozmów. Więc wiedziałem mniej więcej co, gdzie, jak, ale no nie było mnie przy tych rozmowach, nie było mnie przy tych zdarzeniach, przy tych zachowaniach, więc opisywałem to po swojemu. Ponieważ znam Ukraińców czy tam ruskich, mieszkałem w Rosji, kilkadziesiąt tysięcy z tak zwanego Związku Radzieckiego mieszkało w moim mieście rodzinnym, Legnicy, więc doskonale znam te klimaty. Pozdrawiamy Legnicę, tak? Doskonale, no właśnie, pozdrawiamy Legnicę, doskonale znam te klimaty tych ludzi, więc opisywałem to tak, ja na ile to realnie znam, więc stąd te wątki. Mhm. A dlaczego tu jest na okładce napisane, że jest to historia, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego? Bo tak, ten, który ją znał, to się ten, już go nie ma między nami, bo popełnił samobójstwo. I to tak chodzi jest. O to, tak? Ty jesteś jedynym, który mógł tą historię wydobyć na światło dzienne, światło to jest raz. Pisarstwa. To jest raz. A dwa, takich przestępstw nie dopuszcza się po to, by ktokolwiek o nich się kiedykolwiek dowiedział. Taki przestępstw się nie robi po to. O takich przestępstwach możesz się dowiedzieć na dwa sposoby. Kiedy ktoś zacznie sypać, ale no to są takie grupy bardzo hermetyczne, dlatego że kidnappingiem się zajmują już osoby, które naprawdę są przeselekcjonowane, więc możesz się o takiej historii dowiedzieć na przykład z akt sprawy, gdzie ktoś zacznie sypać, a druga kwestia to jest przykładowo w rozmowie, tak, jakichś tam przestępców. Tylko, żeby jeden przestępca powiedział drugiemu o takich sprawach, to musi po pierwsze wiedzieć, jak o tym powiedzieć, dlatego że umiejętność powiedzenia o czymś, a dokładnie nie wyłuskawszy nazwisk, miejsc, tematów, tylko po prostu mówisz, jakby to była jakaś tam bajka, to wymaga jakiejś umiejętności właśnie takiej przestępczej. No i tak się właśnie na ten temat, o tym się właśnie tak dowiedziałem, ale z racji tego, że sprawa była zadziwiająca, o niej często mówiono, więc odwiedziłem Łódź, odwiedziłem jakby to wspólnych znajomych, jestem człowiekiem zaufanym, więc porozmawiałem troszeczkę z ludźmi. No i dużo na ten temat się dowiedziałem i pomyślałem sobie, muszę o tym napisać, bo to jest po prostu niewiarygodne. No właśnie. Muszę o tym napisać. Zdradzę część tej historii. Zrobię to w bonusie, dlatego że tak jest. 500 stron, dobra, ale to dużo nie zdradzę. Trzeba było sobie godzin opowiadać. Powiem wam, dlaczego zdradzę. Okay. Dlatego, że ta wiadomość akurat znajduje się na początku książki. A, no to dobra. Dziewczynka, która została porwana, Ola. 8-letnia Ola, została porwana przez pomyłkę. O, teraz. I w czym jest dramatyzm całej sytuacji? Jeżeli ja porywam komuś dziecko, to wiadomo, że porywam to z jakiegoś powodu. Jeżeli nie jestem jakimś zboczeńcem czy innym dewiantem, no to raczej kieruję się kwestiami finansowymi. Mhm. Czyli porywam dla kasy komuś dziecko, tak? I teraz wyobraź sobie,
że jest grupa porywaczy, zawodowców, którzy porywają dziecko, a mając ją w busie, czy tam w jakimś momencie, bo nie wiem, kiedy oni się o tym dowiedzieli, okazuje się, że to jest dziewczynka z biednej rodziny. Mąż. I w czym jest dramat? Dlatego, że często osoby, które są porwane dla okupu, nie wracają do domu, nawet kiedy jest zapłacony okup. Co ty mówisz? Często w filmach jest zawsze, że jak zapłacisz... Nie, nie zawsze. Często tak jest. Jak ktoś się tym tematem interesuje, to wie. Tym bardziej jest większy dramat, kiedy jest porwana osoba, która nikomu nie jest potrzebna. No właśnie. Oprócz jej rodziców, nie? No tym bardziej. Ale są zaangażowane osoby, czyli sytuacja była dramatyczna. Po prostu dramatyczna. Nie będę zdradzał, jak to się tam dalej potoczyło, ale to jest jeden z powodów, z którego właśnie tego powodu mówili o tym, nie? Mówili o tym w półświatku, było o tym mówione. No bo to właśnie to jest cały dramatyzm. No wiesz, no porwiesz dziecko, które jest z bogatego domu, jakąś kwotę wymieniasz, targujesz, no tam dziecko wraca lub nie wraca, zależy ile ten człowiek usłyszał, jakieś ślady osmologiczne, czyli zapachowe i tak dalej, i tak dalej. A jak została porwana dziewczynka z przeciętnej rodziny, no kto za nią zapłaci? No. Więc jest problem, żeby ją oddać teraz, jak ją oddać, co to dziecko usłyszało, co widziało. Także dramatyczna sytuacja. To powiedz mi, co takiego wyjątkowego jest w tamtym świecie, o którym chciałbyś jeszcze kiedyś napisać, czy warte opowiedzenia? W tamtym świecie, czyli w tym świecie no, gangsterskim. Tak? Szczerze, przeżyłem tam bardzo dużo, dlatego że od małolata trzymałem się pewnych zasad. Bo tak byłem wychowany. Duże miasta były bardziej zgniłe i tam o te zasady było trudniej, ale w tych mniejszych miastach jednak te zasady były przestrzegane. Ja tych zasad się trzymałem i dokonywałem różnych brawurowych historii, czyli na przykład ucieczka z prokuratury, próbowałem uciec z sądu, zrobiłem własnoręcznie pistolet i chciałem sędziemu przystawić do głowy i uciec wiesz, z sądu, więc to była bardzo głośna sprawa w Polsce i od tego numeru zaczęli obracać więźniów i ręce na ścianę przeszukiwanie. To się zaczęło od tego wszystko. Więc dokonywałem takich brawurowych różnych akcji i dlatego byłem zaufany. Ponieważ później na przesłuchaniach jak byłem bity czy coś, no to po prostu nie pękałem, nie? Dlatego byłem dopuszczony do jakiejś wiedzy. No tak jak ty byś był bossem jakiejś grupy, no to po prostu jesteś posiadaczem. Przepraszam, że wyszło, ale no. Dokładnie. Jesteś posiadaczem jakiejś wiedzy. Jeżeli prowadzisz kanał, też na privie dostajesz duże wiadomości, do których nikt nie ma dostępu. Osoby ci ufają, piszą ci w inny sposób, ponieważ darzą cię sympatię, bo masz taki brukliwy głos, tak żywo. Tak, i te włosy, i tak, ja piszą. No właśnie, i dlatego piszą do ciebie różne historie swoje, na pewno prywatne, których nikt nigdy się nie dowie. A ty tą wiedzę jako depozytariusz posiadasz i być może kiedyś ją gdzieś tam wszystko wejdzie na jaw. Właśnie o to chodzi. To więcej dobrego można wydobyć z tamtego świata jako owoce takiej nauki dla zależy po życia. Co sięgasz. Zależy po co sięgasz. Ja sięgam po to, żeby komuś się zapaliła czerwona lampka, że jeżeli wraca twój syn i on pachnie ziołem, a ty to bagatelizujesz, bo zioło nie szkodzi, bo to marihuana, to nie jest takie ostre, a ja byłem plantatorem marihuany. O, teraz wyszło. Tak, miałem swoje, nie wyszło teraz, bo to na sprawie wyszło. A, dobra. Tak, byłem za to. No, to może wyjść. Tak, może wyjść. Znam się na tym. Ja na jako plantacji. Plantator, na plantacji, ja jako plantator, jak zlecałem chemikom, żeby oni sączyli to jakimś sypem chemicznym, a później to palą na ulicy, no mówią, ale mamy skuna, sama natura i tak dalej. To jest sączone jakimś sypem. Jeżeli ktoś bagatelizuje to, że jego syn przychodzi trochę tam skunem po śmierci, a wyrośnie z tego czy coś. Mnóstwo moich kolegów z tego nie wyrosło. Nie wyrosło, ponieważ poszli później w narkotyki twarde, do tego zaprawiali się jakimś dziadowskim alkoholem i poniszczeni są. Dzisiaj tych ludzi nie ma. Kiedyś pamiętam, za mało lat, jak szliśmy w więzieniu na 17 lat, tam cała nasza grupa z dzielnicy, bujaliśmy się po spacerniaku, że co my tutaj nie tego. Dzisiaj tych chłopaków nie ma, a my myśleliśmy, że będziemy królami świata. Jak ja jechałem Mercedesem S-klasą do Warszawy na spotkanie, to ja myślałem, że jestem wielkim bossem. A ja byłem kolesiem, który dorastał do tego, żeby mnie prędzej czy później odpalić. Także to nie są ciekawe sytuacje. Ja bym chciał mówić o tym właśnie, co jest złe w tamtym świecie. Po to jestem. Po to Pan Bóg mi dał tą łaskę nawrócenia, żebym ja mówił o tym, co jest złe. Ja nie chcę akcentować tego, co jest w tamtym świecie dobre, że ja zarabiałem przykładowo, mogłem zarobić po 50 tysięcy miesięcznie 20 lat do tyłu. To jest mało ważne, bo jak zło cię bierze w swoje posiadanie, to ci niszczy do spodu. Nie zostawia na tobie nic. I przychodzi moment, gdzie masz myśli samobójcze, otwierasz okno i skaczesz.
albo się degradujesz w inny sposób. Ja wchodziłem błyskawicznie w alkohol, wchodziłem błyskawicznie w to, że degradowałem się, czyli przestałem powoli na siłowni, choć te, o tym się nie mówi. Powiedz mi o wygranych gangsterach, ilu ich jest z tamtych lat. Wymienia się mnóstwo ksyw, a tych ludzi dzisiaj nie ma. A jest jeden, któremu gdzieś tam się... No ten, co po Empikach jeździ, ten jego. Masa? No, Masa. No to co Masa? No to Masa zarabia na książkach, nie? No za... nie tylko wiem, tam bardzo... różne są, że to wymyślił, nie wymyślił, nie. No dobra. Spotkałeś się z Masą? Znaczy znaczeniem, że z tym, nie, że z Masą Mas, tylko że z tym. Prawie, że dlatego, że byliśmy razem na walce Andrzeja Gołoty z Witherspoonem w 98 roku we Wrocławiu i ja nawet nie wiem, czy on tam był, słyszałem, że był, ale w to środowisko właśnie ja wtedy wszedłem, nie? Wtedy właśnie z poręczenia chłopaków z Wołowa, no to był ten moment, 98 rok. Ale teraz dobra, spotykasz takiego Masy czy kogokolwiek innego, nie? Kogokolwiek innego. I ty zadaj mu proste pytanie. Czy ty jesteś szczęśliwy? No właśnie. Ja miałem kilka samochodów, byłem człowiekiem zamożnym, ale jakby ktoś się mnie zapytał, czy ty jesteś szczęśliwy? Ja nie miałem sensu życia. Ja wstawałem rano, wiesz, jakiś po baletach tygodniowych, nie pijany. No tak. No pieniążki są, samochód jest, możesz... Ale to... nie masz szczęścia. Co z tego, że jest? No ilu bogatych ludzi popełnia samobójstwo? Bóg ci daje sens życia, nie? Daje ci jakiś kierunek. Widzisz tą latarnię i upadasz, ale ty się podnosisz i wiesz, gdzie masz iść. A ja wstawałem rano, wiesz, pijany po tygodniówce. Ja nie widziałem, co mu dalej. No ale ja tego TikToka przeglądam i tam pijani wstają i naprawdę wyglądają na szczęśliwych, nie te dzieciaki. Wyglądają. Wyglądają. A później oglądają właśnie filmik, jak z depresji wyjść. Wiesz, kiedy człowiek najbardziej jest prawdziwy? Kiedy leży... Szczerze rozmawiamy właśnie, kiedy? Kiedy leży odizolowany, ja nie mówię, że w więzieniu, ale nawet w swoim pokoju. Leży odizolowany, obudzi się w nocy, popatrzy w sufit i zada sobie pytanie o sens swojego życia. Jak jest sam odizolowany, bo jak jesteś w grupie, to zawsze na ciebie ktoś ma jakiś wpływ, nie? Ale jak budzisz się sam, koty wygonione z sypialni, nikogo nie ma, jesteś sam. No, to... I patrzysz w sufit i sobie myślisz, kurde, co ja tak naprawdę osiągnąłem? Czy jestem szczęśliwy? Czy to auto, które tam stoi, czy to, czy tamto, czy to, czy to jest ten sens? Czy to, no sąsiad kupił lepsze teraz, no i cały czas ta drabinka jakby idzie do góry. Ja cały czas sobie kupowałem lepsze rzeczy. Kupiłem złoty zegarek, później powiedzieli mi, że jest słaby, że powinienem mieć lepszy. Kupiłem Mercedes 124, później powiedzieli, że 140 się liczy, że 124 dla Leszczy. I tak cały czas ta drabinka idzie, a później jak wchodziłem w wyższy pułap, to były wyższe wymagania. I cały czas gdzieś w tym kieracie takim byłeś. A Pan Bóg daje ci radość tak po prostu, nie? Wychodzisz na łąkę, czy wychodzisz gdziekolwiek, czy jesteś na przykład w więzieniu i ty jesteś szczęśliwy, bo masz ten sens. Nie, coś powiesz. Ja o tym świadczę. Świadczysz, ale właśnie, tak jest. Czy będzie... A wiesz dlaczego? No, no. Ja o tym mogę świadczyć? Dlatego, że ja w każdej chwili mogę do tamtego świata wrócić. O. A weź sobie włącz telewizor, zobacz, jakie wałki teraz robisz. Tak jest, jakieś media. A. Włączysz i zobacz, jakie wałki teraz robią, na jakie pieniądze. Ja do tego świata w każdej chwili mogę wrócić, bo jestem jakby to zaufanym człowiekiem. Nie? O, dobrze. Ale ja tego nie robię. Łukaszek? Spółeczkę taką trójkę. Ale właśnie, czy będzie ciąg dalszy, skoro już chcesz o tym świecie opowiadać? Czy historia Oli to jest ostatnia historia? Tak, nie, to jest zamknięta historia. Ale znaczy w znaczeniu, że będziesz jeszcze wydobywał z tego świata gangsterskiego historię, które mogą, no tak powiem, nam pomóc w dokonywaniu dobrych wyborów i unikaniu zła. Bardzo długo czasu poświęcam na to. Bo to miał być w ogóle inny tytuł, nie? Tak, inny tytuł. Miał tytuł, uprzedni tytuł by Git Samuraja. No pamiętam. Git to jest subkultura więzienna, tak zwani jakby to no. Taka elita wśród grypsujących, a samuraje, ponieważ tutaj jest troszeczkę zamieszane kwestie kodeksu Bushido, którym tam się jedna grupa posługiwała. Poprosili mnie o to, bym tytuł zmienił, by tytuł był bardziej do ludzi kolokwialnie. Tak, dokładnie, bo tam jest Git Samuraj, to tak. No. Bardzo długo czasu poświęcam na to, żeby historie, które znam, które współtworzyłem, żeby ona mnie przekonała, że to jest warte. Nie chcę pisać książki dla książki. Nie chcę wejść do księgarni, zobaczyć, że stoi moja książka z moim nazwiskiem i się z tego cieszyć. Nie chcę. Jak to nie Wiesz, co mnie cieszy? No nie wiem. Jak ktoś mi powie, że to jest dobre. A, napiszcie Pawłowi, czy się książka lenił, jest dobra. No tak, właśnie, gdybyś się nie lenił. Tak, jak ty byś się nie lenił, byś przeczytał i na przykład zadzwoniłbyś tak, jak wstajesz o 12, byś zadzwonił, że wiesz co Paweł, kurde, przeczytałem. Ja jakoś się zmusiłem, nie wiem, byłem w szale czy coś. Pamięci, I powiem ci, to jest nawet ciekawe. Nie, dostałem książkę niedawno, parę dni temu. Nie. No,
No. A że tutaj z paczkami jeszcze wczoraj w nocy no latałem do paczkomatu. No właśnie, tak każdy wie. Kilkanaście godzin. No, jest do Łodzi, zapytaj o Barona. A właśnie, no. Jeszcze miałem zapytać, czy którąś z tych postaci się utożsamiasz z postaci z książki. Baron, Apacz. Widzisz, znam książkę trochę. Jeżeli miałbym powiedzieć, że się utożsamiam, to utożsamiam się z charakterami Ukraińców, którzy tutaj są. Tak mówisz, bo teraz ten temat Ukraińców tak jest. Nie, właśnie ja napisałem wcześniej, zanim wojna wybuchła. Dlatego, ponieważ ich rys przestępczy jest mi najbardziej bliski, bo oni są tacy troszkę mniej małomówni i tak dalej, i tak dalej. Ale z racji tego, że faktycznie oni tak się zachowują, u nas nie wszyscy przestępcy tak się zachowują, a oni tak się zachowują, dlatego akurat najbliżej charakterologicznie to jestem raczej tutaj do ich postaci opisania. Troszeczkę tak czerpałem właśnie jakby z siebie. Tutaj patrzę tutaj na pytania. Ojciec Pelanowski mówił, jesteśmy tacy, jak spędzamy noce. No pięknie. No, widzisz? Mówię tak. No, widzisz? Masa to farmazoniarz, a bez okularów nie widzę, jestem ślepy jak kret. Okej. Dobra, to w takim razie, czyli rozumiem, że będziesz pisał. Czy już, a może już zaczynasz kolejną książkę pisać? Masa to farmazoniarz. O, chcesz do tego się odnieść, masz. Tak. Dlatego, że tak. Jest, że mi tu na kanał teraz jest tych bandytów, żebyś nie chciał. Nie są co? Nie wiem. A koty, które są agresywne. Nie są agresywne, są spokojne. Dobra. Można tak sobie powiedzieć, nie? Można, oczywiście. Ja to doskonale rozumiem, dlatego, że bardzo dużo słyszałem o tym, że on tam coś wymyślił, czy coś. No właśnie. W sumie, ja ci powiem szczerze, jestem kompletnie tym niezainteresowany. No. Piszę książki, które są bestsellerami. Bo bardzo, tak, znaczy on no. Tam jest chodzi z ochroną do Empiku, oczywiście, znaczy on nie pisze tych książek, tylko są ci dziennikarze, które te wywiady udzielają i te książki tak powstają, bardzo dużo tego ludzie czytają, więc są tym zainteresowani, gdzieś tam ich tutaj to kręci, okej. Był faktycznie wysoko postawioną osobą w półświecie, więc bardzo dużo tej wiedzy posiada. No właśnie. A to, że połowę sobie tam może zmyślić, przykręcić, to jest inna kwestia, nie? No ale nie można powiedzieć tak, że wszystko kłamie, czy wszystko, dlatego że kłamiąc wszystko na każdy temat po prostu nie byłby wiarygodny, a jednak po części jego gdzieś tam zeznania się zweryfikowały na podstawie zeznań innych świadków, którzy tam gdzieś to potwierdzili, nie? Ja akurat tym tematem kompletnie nie jestem zainteresowany, dlatego że no, nie byłem jakby na tym poziomie, nie? Ja byłem na jakimś tam wysokim poziomie, ale w swoim środowisku nie robię z siebie kogoś, kim nie byłem. Bo Joanna pyta, Paweł, jak rozmawiać z młodym człowiekiem, któremu imponuje świat przestępczy? O. Najwięcej, ja to pytanie często otrzymuję. No często to pytanie otrzymuję. Najwięcej, co można dla takiej osoby zrobić, dla takiego małolata, najwięcej, co można zrobić, to mu pokazywać. Bo rozmowa niewiele daje. Ale przykładowo są tacy ludzie jak ja. Ja nie jestem jedynym przestępcą, który jest nawrócony. Są takie osoby. I wtedy można mu te filmiki podrzucać. Czy on ten filmik obejrzy, czy nie, to jest jego wolna wola. Ale to jest tak, jak się idzie na ryby. Zarzucasz wędkę, bo masz nadzieję, że ta ryba gdzieś tam będzie to branie, że ją złowisz, nie? Ale czy złowisz, tego nie wiesz. I tak samo tutaj. Rzucasz takiemu małolatowi temat, a co on z tematem tym zrobi, w którym momencie z tym tematem coś zrobi, to jest jego sprawa. Bo jeżeli on już powąchał tego złego świata, bardzo często tak jest, że ci małolaci już tam w tym świecie są, to ten świat już nad nim pracuje. No więc wchodząc tutaj w kwestię ducha, bardzo ważne jest, żeby się o tą osobę modlić. Bardzo ważne. No, dawać za mszę. Na mszę za jak ksiądz osobę. Gadasz, słuchaj, no, nie jak gangster. Trochę. Bywa, nie bywa. Bywa, że gadamy ksiądz, ale to działa, bo u mnie zadziałało, to jest pierwsza kwestia. No właśnie, bo zadziałało. A druga kwestia, dawać przykład. Nie? Dawać przykład takich osób jak ja, czy inne osoby, jest jakiś tam Grzesiek, są inne osoby, które też o tym mówią, żeby on posłuchał, jak to jest. A jeżeli on mamy nie posłucha i dalej w to będzie wchodził, to później na przykład usłyszawszy moją historię, będzie mógł ją sobie porównywać do tego, co się w jego życiu dzieje. Czyli w pewnym momencie zacznie kraść, przyjedzie silniejszy, on będzie myślał, że jestem ten młody, pomyśli, jestem złodziejem, jestem gitem, jestem super, mam szacunek w środowisku. Przyjedzie ktoś inny, którego zasady nie obchodzą, dostanie od tamtego kozaka w zęby,
w łeb, zabiorą mu fanty i on sobie pomyśli, kurde, jednak gitem nie jestem, nie? Czyli to, co tam kiedyś mi mówiono. Gitem, czyli taki git. Nie, bo oni tak mówią, oni git nazywają, że wszystko, że, nie? A git to jednak nie jest wszystko, ale to tak, taki słownika takiego używam, żeby było to zrozumiałe. No maulaci tak sobie myślą, jak zapali skręt, to zrobi włamanie do kiosku, czy gdzieś coś ukradnie, no to myśli, że jest git, nie? No a to tak nie działa, bo później przychodzi ekipa, której zasady nie obowiązują, oni mają to gdzieś, dostanie w zęby, zabiorą mu wszystko i sobie pomyśli, kurde, to jednak ten świat tak nie wygląda, nie? Robert pisze, bogaty jest ten, kto wszędzie w swoim otoczeniu widzi znaki obecności Boga, a biedak to ten, który nadal nie poznał Boga i sam próbuje sam zaspokoić swoje pragnienia. Tak, to jest słuchaj, to jest mądrze powiedziane. Tylko wiesz co? Jakby ten chłopak, czy na przykład ja, powiedziałby to więzienie, to dostał kopa i był wygoniony, nie? Właśnie chciałem zapytać o to. Trzeba umieć dobrać narrację do słuchacza. To nie jest takie proste. W Biblii jest napisane, jestem wszystkim dla wszystkich, nie? Tak, Święty Paweł. Właśnie. I to trzeba umieć właśnie wprowadzić w życie. Ja jak wchodzę do więzienia, to nie robię z siebie wielkiego gangstera. Tylko po prostu mówię, jakby to chłopak z ulicy, nie? Ja zaczynałem, robiłem to, tamto, zaczynałem wybijania szyb, jakieś tam inne rzeczy, ruskim szybytłukiem, na co chwilę dzielnicowy do mojej mamy przychodził, że tam ich atakowałem i tak dalej, więc ja zaczynałem, przychodziłem też szczeble, bo ktoś na przykład jak okradał tylko komórki i przyjdzie do niego ktoś taki, ja napuszony, bo ja byłem wielkim gangsterem, ja tutaj mówię do was ex katedra z wysokości, nie wiem, czy mnie usłyszycie tam na dole, to tak nie działa, bo ty masz mówić tak, żebyś był wysłuchany, a co się później z tym słowem stanie, no to Pan Bóg już później zadziała, nie? To nie jest twoja jakby rola. Pojawia się w tej książce słowo Bóg? Już nie pamiętam. Znaczy, może nie tak dosłownie, ale czy są tu takie odniesienia właśnie do wiary. Ty za dużo informacji do mnie wyciągasz. Tak, bo to ma być szczera rozmowa. Ja tu jeszcze takie wyciągnę informacje, że później będziesz żałował, że tu przyjechałeś. Dobra, ale przyjedziesz jeszcze nie raz. Powiem inaczej. Kobieta, no, która się modli na różańcu. Jest różaniec. Jest to lektura różańcowa również, tak więc bardzo wam polecam tę książkę. Jest. Czyli nie zapomniałeś jest, o tym, co cię uratowało, nie? Bo była. Bo była ta kobieta, wszędzie, ona się modliła. Wszędzie kościół swoich. Nawet to gangsterki różaniec wcisną. Tak. Ale są grubsze tematy. No. Są, a tu nic nie zdradzę, nic nie powiem. Nic. No, patrzymy jeszcze z czasem, popracujemy nad tą. Ale do czego wy bijecie, o kim mówicie, co za chłopak? Tutaj Assassin pyta. Assassin to jest morderca. Że co, jakie chłopak? Nie wiem, takie jest to pytanie. Ale do czego wy bijecie, o kim mówicie, co za chłopak? Nie rozumiem. Nie wiem, Assassinie, nie robiąc nikomu krzywdy, daj wyjaśnij nam, tak jakby, bo my prości ludzie jesteśmy z ulicy, o co ci chodziło. Ja czytałem w więzieniu o panu Pawle w Wierzchowie Pomorskim, w Dobrym Łotrze, kiedyś już pisałem. Dało dużo do myślenia. Właśnie po to jest. Bo ja nie szukam jakiegoś poklasku czy fejmu po to, żeby ktoś tylko powiedział, a ja cię poznaję, czy cię znam, bo po co mi to potrzebne? Przena to tracę czas, tracę siły, weź jedź do więzienia. Zanim ty wejdziesz do środka, mijają 2 godziny. Zanim wyjdziesz jeszcze 3 godziny, zmęczony, cały dzień stracony, po co tam jechać? Jadę dlatego, że Pan Bóg uratował mi życie. Ja jestem coś Panu Bogu winny. Winny jestem osobom, które gdzieś tam w życiu skrzywdziłem. W ten sposób teraz staram się to wszystko odpracować. Nie? To jest właśnie bardzo ważne pytanie. Jak zadośćuczynić za swoje grzechy? Jak się za krzywdy, które się wyrządziło innym. No bo ostatni spowiednik mówił, że ta kwestia zadośćuczynienia w naszych spowiedziach jest zaniedbana. Ale powiedział mi, skup się na tych drobnych grzechach, które możesz naprawić, a nie na tych wielkich, które z czasem przyjdą i nad którymi od razu się skupić nie możesz. Jak zadośćuczynić? Mądry spowiednik. Zapraszam do parafii tutaj Serca Jezusowego. Bardzo mądry spowiednik. Ja zacząłem od tego, że się rozliczyłem ze złem, czyli wszystko, co miałem nielegalnie zdobyte, wszystko to porozdawałem. To nie. Wszystko a coś łatwiejszego jakbyś. Taka przypowieść o tym bogatym młodzieńcu. Niestety, no jeżdżę po tych poprawczakach, po więzieniach, jakieś zakłady wychowawcze i tak dalej. Wiesz, no poświęcę temu czas, dlatego że w zakonie, do którego należy rycerze świętego Jana Pawła II, jestem oddelegowany do kwestii wykluczeń społecznych. Generał mnie mianował, że od tego jestem i z ramienia właśnie... Pozdrawiamy generała. Generale. No i dlatego właśnie, nawet Sygnik jest tam. Widzę, tak się szczerze mówię, czy na mnie, czy ten, ale... I tym się zajmuję. Także jeżdżę do małolatów i mówię im, co ma,
dlaczego nie warto, że ja tam byłem, znam to, tam gdzie oni idą, ja stamtąd jakby wróciłem, dlaczego nie warto, co się dzieje, jak się dzieje, że jest strzelanie do matek, do kogoś matki, czy porywanie właśnie dzieci, nie ma tych zasad, już to się pokończyło, ten świat wygląda inaczej, no i poświęcam na to właśnie swój czas i dlatego to robię. Ale jak my mamy, może masz jakiś pomysł, jak mamy zadośćuczynić za takie zwykłe grzechy czasami, które popełniamy? Inaczej. Inaczej. Czyli nie? Jak inaczej? No, idź, daj biednemu pomóż. Aha. Ja na przykład chodziłem, zamiatałem pod kościołami. Nie? No, daleko masz? No właśnie. A miastu nie widziałem u ciebie. No. Jest. Bo ale nie tej krzaczaka takiego. Jest szczutka miotła nieużywana. To może ją ten. Ale nie masz tej, jak te skików się nazywa z tych szczapek? No. Nie ma. No ta wiesz. To widzowie mimo, że kupią. Nie ma. No. Aha, ja brałem miotłę i szedłem pod kościół i zamiatałem. No. Jakikolwiek uczynki. Chciałem coś fajnego powiesz. No. Łatwiejszego. A kto tak robi? To nie jest fajne? Kto tak robi? A? Ty widziałeś zametaczy, żeby sami od siebie szli pod kościoły? Nie. No właśnie. Jeszcze mi ktoś setnie, no to nie jest jakiś grosza. No. A słuchaj, a pytanie jest kolejne. Czy człowiek, który był w więzieniu, może na wolności izolować sam siebie od ludzi? Może na wolności izolować sam siebie od ludzi. Czyli izolować się samemu, ponieważ ciężko mu jest wrócić do społeczeństwa? Bo właśnie, może. To jest bardzo częste, tak. Tak jest, to jest częste, ponieważ trudno jest się odnaleźć, dlatego że człowiek jest często pośmiewiskiem, nie? Ciężko mu jest się wysłowić. No. Ja prowadziłem taki program w szkołach, w więzieniach, który nazwałem Wiem, bo czytam. I ten program krzewił w osobach, które odwiedzałem, czytelnictwo, po prostu czytanie książek, dlatego że mi czytanie książek bardzo pomogło. Ja przez wszystkie spędzone 15 lat w więzieniach czytałem książki. I dzięki czytaniu książek potrafisz się wysłowić. Jeżeli potrafisz się wysłowić, potrafisz wypowiedzieć, wyrazić swoje bolączki, troski, jakieś załamania. Potrafisz to wyrazić, nie siedzisz jakoś zamknięty i nie stękasz, nie bąkasz, bo nie wiesz, co powiedzieć. Weź takiego chłopaka, który na przykład książek nie czyta. On wychodzi z więzienia po iluś latach. Jest wycofany, zna trzy słowa na krzyż, plunie, przeknie, no kto go do pracy weźmie? Popatrzą na niego, powiedzą dziękujemy czy coś. Niestety tak to wygląda. Dlatego takie osoby często wracają z powrotem do dokonywania, stąd się bierze recydywa. Trzeba troszkę siebie zainwestować, trochę się poświęcić, choćby na czytanie. Nie mówię tutaj o kwestiach duchowych, bo to jest całkiem co innego, ale taka zwykła autoedukacja, o którym ja dbałem właśnie w więzieniu czytając książki. Dlatego zrobiłem program Wiem, bo czytam. Pani Kasia Zapar, światowej klasy graficzka, zrobiła mi tego piękny plakat. Plakat wygrał nagrodę w Nowym Jorku i nie tylko polskich. Tak jest, mogę się pochwalić. I chodziłem po więzieniach i mówię, czytajcie książki. Czytajcie, bo to po prostu samo was zacznie rozwijać jakąś tam elokwencję. Co wy z tym później zrobicie, to jest wasza sprawa, sprawa bardziej etyczno-moralna, ale na pewno czytanie wam nie zaszkodzi. Czyli tak, jak to mówi Mateusz Borek, porządkując tutaj naszą rozmowę. Czyli tak, masz żonę osobistą już teraz, normalnie Monika, tak. Sakramentalną, tak? Tak jest. Jesteś pisarzem. Tak jest. Należysz do zakonu rycerzy Świętego Jana Pawła II. Tak. Czyli wszystko ładnie, elegancko, fajne, elegant, jak to się mówi, jak to wszedł ze światek, mówiono, elegancki chłopak jesteś. Tak jest. Ale czy jeszcze w tobie zostało coś z tamtego świata? Oczywiście, że zostało. No i teraz już nie. Tak jest, no niby runęło, ale nie do końca. No. Człowiek zmienia jedynie priorytety. Czy coś w Pawle zostało z szawła? O, proszę, widzisz, jaka ładna metafora. Tak. Zostało. Przez szawło. Dałem ci szansę, żeby się wycofał z tego. Szawło zmienił kierunek, ale dalej był tym samym szawłem. No przecież nerwowy, wkurzał się często, krzyczał i tak dalej. No charakter jakby w pewnym sensie zostaje. To, że jestem taki, a nie inny. Jedynie zmieniłem cel. Kierunek, w którym idę. Ale dalej jestem po części taki sam. Nie przeklinam na przykład, staram się ludziom krzywdy nie robić, staram się nie obmawiać, choć to jest ciężkie, trudne znaczy się. Staram się nie plotkować, staram się nie gadać o pierdołach, jak na mężczyznę przystało, więcej lepiej milczeć niż tam peplać gdzieś ozorem. Więc staram się nad tym panować. Nie, nie tak jest, że to ogon merda psem. Kotem, jest... kotem, tutaj w tym domu o psach nie rozmawiamy, są trzy koty. Sorry, się zapomniałem, że to jest taki teren. Ale no właśnie o tym mówię, że człowiek potrafi nad sobą zapanować i to jest bardzo ważne. Bo jest od Joanny pytanie, czy są jeszcze jakieś grupy wsparcia dla byłych osadzonych? Są.
Ja działam, współpracuję, działam w Bractwie Więziennym Samarytania, Bydgoskie Bractwo. Jest Fundacja Sławek, jest fundacja, która wydała właśnie gazetę, o której tutaj chłopak wspomniał. To był Dobry Łot. To jest Leszek Podolecki, oni są ze Świnoujścia. Są takie grupy, działają, można z nimi nawiązać kontakt, są w internecie. Także serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie w internecie, no bo skąd może wiedzieć w internecie? Wpisujecie tak. Paweł Cwynar na Facebooku. Jak polubicie mojego fanpage'a, to wam wszystkie tajemnice zdradzę. O, właśnie, jeszcze jedno bardzo ważne, bo Monika przywiozła dzisiaj te kolorowe, jak to się Monika, co się wiąże do kartki? Wstążki, tak, bo to trudne słowa są dla mężczyzn. Wstążki. Jakby ktoś z was chciał, już teraz się zdecydował na książkę, Paweł będzie podpisywał książki. I już normalnie Monika będzie owijała prezenciki, robiła takie mikołajowe. Tak więc jak ktoś z was się decyduje na książkę, można tutaj napisać na czacie swoje imię. Mam też pozostałe książki. I też pozostałe książki, Paweł, czyli przypomnij te pozostałe, bardzo które bardzo ważna uczyniłeś. Sprawa dla mnie. Bardzo ważna sprawa. Pierwszą książkę wydałem, powieść, napisałem książkę. Pamiętam, czytałem ją w szpitalu. Wydałem ją w 2016 roku. Bardzo dobra. Więc teraz ta książka jest jakby druga. Nie? Dlatego, że po drodze popełniłem picie w zachwycie, ale to nie mogę nazwać tego pełnometrażową książką, dlatego, że to jest raczej wydanie takie broszurowe. Ale to jest druga książka. 6 lat. I bardzo mi zależy na recenzjach. Więc jeżeli ktoś by zdecydował się gdzieś tam ją zakupić, gdziekolwiek, może u Przemka, może trafiłaby u kogoś w ręce, bardzo proszę was o recenzję. Ja rozumiem, że nie każdy potrafi recenzję napisać, więc czasami to mogą być dwa zdania. Podoba mi się, nie podoba, za długa, za krótka. Zbyszek tutaj do naszego operatora, Zbyszek tutaj psychiczny, dobra. Picie w zachwycie, wysłuchaj mnie proszę. To jest powieść oparta na faktach. Też na faktach, no i tutaj wywiad. To jest wywiad ze mną, biskup to jest ksywka, którą nadano mi w więzieniu. No żeby tak się prześmiewano się ze mnie właśnie, to też było takie pytanie. To jeszcze coś miałem spytać, czekaj, bardzo ważnego. Zaraz mi wyleci z głowy. Aż wyleciało mi z głowy, ale to sięgnę tutaj po pytania wasze z czatu. Czatów. Panie Pawle, proszę napisać dwie książki. Jedna dla młodzieży, a druga dla rodziców. O właśnie, dla rodziców. Miałem spytać, czy z tej książki możemy się na przykład dowiedzieć, w jaki sposób chronić swoje dzieci przed światem przestępczym, ale to też nie chodzi o jakiś świat taki gangsterski, jakiś wielki, tylko takie, wiesz, złe kontakty, źli kumple, złe środowisko, takie dość proste rzeczy czasami, że wiesz. Mówiliśmy. Nasiąkasz środowiskiem, w którym jesteś, nie? Jak? Każdy czy dowiem z tej książki, jak to zrobić? Każdy autor przemyca jakieś wartości. Czyli przemyciłeś. Jakieś swoje przemyca. I teraz wracając. Wróćmy. Ta książka, powieść, nosi... Ma w sobie bardzo dużo wartości etyczno-moralnych. Mam na to świadka. Masz świadka. Powiedział, więc tak. Czytałem w szpitalu, bardzo dobra książka. Ta broszurowe wydanie jest przeważnie ja ją napisałem z myślą o więźniach, traktuję moje walce z nałogami. Picie w zachwycie. Czyli nie tylko alkohol, ale też nie, inne nie nałogi. Tylko. O nałogach opisałem w niej struktury wchodzenia. O, to jest ważna książka. Czyli to nie, jest że jak, moc słabości jest. To nie jest tak, że leżałem pijany w bramie i ktoś mnie tam budził. I to nie jest tak, to nie jest to. Opisałem schemat wchodzenia jako chłopak, ja chłopak z dobrej rodziny, jak zaczął w to wszystko wchodzić, to tutaj opisałem. Tutaj jest to, o czym tutaj rozmawiamy, czyli cała moja historia, bo jeżeli miałbym tutaj Marcin Klimkowski, to fajnie opisał, to jest wywiad ze mną. Ja opisuję tutaj również mechanizmy wchodzenia w półświatek przez chłopaka z dobrego domu, więc tutaj takie rzucam światło na to, co można znaleźć w której książce. A ta książka. Tutaj opisałem, przełożyłem punkt ciężkości na to, gdzie są zaniedbania w rodzinie, jeżeli chodzi o młodzież. Tutaj jest na to punkt ciężkości, ale głównie to jest kryminał. Głównie. No wiadomo. Najwięcej wartości etyczno-moralnych. Tutaj sprawy uzależnień. Tutaj kwestie właśnie też młodzieży. Wysłuchaj mnie proszę. Tak, miłości też trzeba powiedzieć, nie? Tak jest, to są miłości duże. No, wysłuchaj mnie, proszę. Przemka, wszystkie książki są. Oprócz biskupa, no bo to jest troszkę inne wydawnictwo. Ale właśnie ten biskup, ksywa biskup pojawiła się w więzieniu? Czy po... Tak, szydzili ze mnie. Czyli to było, dlaczego mówił do ciebie? No bo modliłem się po prostu. W więzieniu się modliłem. Tak, chciałem spytać o co innego właśnie. Czy myślałem, że ta ksywa biskup się pojawiła już
jeszcze w czasie przestępczym, że to już tak nie było, nie, wiesz. Nie, nie, ja tak o, byłem w domu wychowany w rodzinie katolickiej. No właśnie. To jest raz. Mama się modliła za ciebie. Mama się modliła, no. Byłem prowadzany do kościoła, z siostrą chodziliśmy, więc byłem wychowany w rodzinie katolickiej. Jak zacząłem dokonywać pierwszych przestępstw, więc ja musiałem się przełamać, czyli przełamałem swoje bariery etyczno-moralne, żeby dokonywać przestępstw, ale zacząłem to robić po to, ponieważ ja szukałem jako młody, zagubiony chłopak realizacji, ponieważ ja byłem najlepszym sportowcem w szkole, a kiedy awansowałem do zawodówki, okazało się, że nauczyciel od WF-u ma gdzieś moje osiągnięcia sportowe i zostałem sam sobie. Z racji tego, że nie miałem tyle rozbudowanych relacji z moim ojcem i powiedzieć, że mam z tym problem, zacząłem właśnie szukać ujścia adrenaliny na ulicy. I tak zacząłem wchodzić w ten zły świat. I to opisuję również w książkach jako ostrzeżenie. Jak te mechanizmy zadziałały, jak to się stało, dlaczego ja tych recydywistów słuchałem, dlaczego chciałem się tam spełniać, realizować, po co ja to w ogóle wszystko robiłem, jak ja wszystko w domu miałem. No właśnie. Babcia była krawcową, dziadek firma cykliniarska, mama w Narodowym Banku Polskim, tato na kolei, więc z tak zwanej komuny mi nic nie brakowało. Ja nic, niczego nie potrzebowałem. To jest typowy przykład dzieciaka, któremu nic nie brakuje, a jednak mu czegoś brakuje. A jednak tak. I żeś wlazł to. I tak, wlazłem powolutku. Krok po kroku. No ale żeś, powiem ci, daleko w tej hierarchii gangsterskiej zaszedł. Dlatego, że rzadko miałem... zdarza, jak żeś dotarł tam do tych... Bo mam charakter sportowca. No właśnie, czyli cel i kolejny tak cel. Jest, cel, tak kolejny jest, cel. Tak jest, stawiałem sobie sam wymagania. Mafia Pruszkowska, przecież byłeś na spotkania, nie? Z Pruszkowym, jeździłeś. Jeździłem wysoko, ale nie byłem aż tak wysoko. Jeździłem wysoko. No, ale przedstawili się temu, co go tam zastrzelili, zakopali, jak on tam... Poznaliśmy się tak. Poznaliśmy. Jak Leszek? Tak. O, właśnie Perszyn. Poznaliśmy się, ale ja nie byłem dla niego partnerem do robienia biznesu. Ja w tym środowisku się obracałem, ale nie byłem aż tak wysoko. To, że tam kogoś znałem, to nie znaczy, że z kim się spotkałem przy jakichś imprezach alkoholowych. No właśnie, to jest takie zotarte, że od razu to tu... Nie, ja nie lubię się podpinać tam, gdzie czegoś... Znałem człowieka, ale nie byliśmy tak, o, pójść na piwo, gdzieś coś porobić. Nie, nie, to nie było jeszcze to. Czy będzie w Empikach książka? Książka już jest w Empikach. Jest wszędzie. Jest wszędzie, tak jak wszystkie, zresztą książki Espritu są też w Empikach, tak więc tutaj oczywiście, że są we wszystkich księgarniach katolickich jak najbardziej. Wydawnictwo Esprit. I będą bardzo fajnie. No, jeżeli chodzi o sklepik Moc Słabości, to będziecie mieli z autografem. Pawła, tak, zestawię z autografem. Ja tu mam też sporo zamówiłem, no to mi zaraz je podpiszesz przez całą mecz, będziesz podpisywał, dobra, to jest... Zdjęcie wykonała świetna... Pani fotograf, no świetnie się no, Klaudiusza, prawda, który to jest operatorem, prawda, bo pokażemy, Klaudiusz, weź coś zrób. O, zdjęcie, nie bardzo, za krótkie łapki jeszcze. Hanna Derecka z Legnicy świetnie robi sesje portretowe. Można zobaczyć te zdjęcia u mnie na fanpage'u w internecie. Świetnie są wykonane, światowej klasy. Fachowiec, także polecam, jeżeli ktoś gdzieś by blisko był, może sobie zobaczyć przepiękne sesje. Okładkę wykonała świetna, światowej klasy graficzka, pani Kasia Zapart. Wydawnictwo, uważam, że Esprit spisało się naprawdę fajnie. No Esprit z najwyższej półki wydawnictwo. Tak, to jest takie wydawnictwo, w którym no, fajnie się spisali. Ale właśnie wracając jeszcze do treści, do twojego życia, skoro to ma być szczera rozmowa, czy czasami łapiesz się w swoim życiu codziennym na takich zachowaniach, które ci zostały jeszcze ze świata, że tak powiem, to ujmę gangsterskiego? Rzadko. Że są takie po prostu no jakieś, nie wiem, postawy, których nie jesteś w stanie wyeliminować, jakieś takie przyzwyczajenia, że reagujesz jeszcze jak gangster. Nie wchodzisz na przykład do banku i policja, to znaczy nie ty policja, tylko że tam nie dzwoni na policję, bo będę to rabował i tak. Czy masz takie sytuacje jeszcze? Im jesteś bliżej Pana Boga i odczuwasz się jakby miłość, to nie chcesz go ranić. To jest pierwsze. Ale drugie, mam czasami problem na przykład z agresją, że chciałbym kogoś strzelić w gębę, dlatego że na przykład jak mi za dużo trochę ubliżają. Ta scena, której mi opowiedziałaś, ten chłopak, co... Tak, jak były strajki kobiet i staliśmy z Moniką pod Świętym Krzyżem tydzień czasu i słuchaj, stoisz pod tym kościołem tylko po to, żeby go nie demolowali, no bo po co ja tam stałem? Nie stoję, bo to jest dla mnie miejsce święte. Ja wierzę w Pana Boga w żywego, jestem katolikiem, stoję, wiesz, bronię chociaż tego kościoła. Chociaż powinna bronić go policja, a nie wy, to tak jedno tutaj. Tam też policja nie była, być tam generalnie, też policja była, no ale policja się spisywała różnie, więc staliśmy, że po prostu miejsce, które ja dla mnie jest najważniejsze w moim życiu, żeby nie działała się krzywda, żeby nikt nie dokonywał profanacji, bo te profanacje jednak były dokonywane. W moim mieście Legnicy też są profanowane kościoły, na czym bardzo bolewam, no i dlatego tam byłem, czułem się jakby w obowiązku. I teraz stałem tam, i od rana do nocy ludzie mnie ubliżali. Po prostu szli i mnie przeklinali, ubliżali.
rzucali we mnie kamieniami, rzucali we mnie farbą. Byłem na pierwszej linii frontu, byłem tam, więc jak czasami ktoś mi mówi, ty nie wiesz jak było albo co, widziałem naprzeciwko siebie ludzi pijanych, którzy wypijali alkohol na moich oczach i we mnie tymi butelkami rzucali, tylko dlatego, że broniłem dla mnie miejsca świętego. I podszedł do mnie taki młody chłopak, chciał wedrzeć się do kościoła, bo był może pijany, może naćpany, nie wiem, może jedno i drugie, chciał się wedrzeć, ja po prostu zablokowałem mu drogę. On stanął tak, popatrzył mi w oczy i mówi, co ty wiesz o życiu frajerze? Dla mnie frajer to jest, wiesz, poważna obelga, nie? Dlatego, że jakoś starałem się trzymać całe życie zasad i drogo mi to kosztowało. A tu staje przede mną chłopak, który ma tam, nie wiem, 18 czy 20 lat, zionie od niego alkoholem, a on mówi, co ty wiesz o życiu frajerze? I powiem ci, czasami się pięści zaciskają. Chłopak, że, no bo nie mów, czy żyje, dobra, no okej, okay. Ale powiedzmy, że żyje. Okay, no i to był dla mnie trudny czas. I czasami to każdy by zareagował, no, znaczy nie każdy, ale to ciężko. To ale często mnie wyzywają, że jestem obłudnikiem, że nowe sobie źródło do zarobku, że się dorabiam na kościele, że na pewno coś kombinuję, że robię sobie jakieś papiery na pewno na wariatach, chcę lecieć, a później jakiś wyjdzie numer, że za ileś lat, że zrobi numer na ileś tam milionów. Cały czas to słyszę od 12 lat, podejrzewają mnie bardzo dużo ludzi, różne jakieś tam niskie uczynki, no ale co z tym zrobić? No trzeba robić swoje, tak? No bo co z tym zrobić? Po prostu to się dzieje. A to, że czasami nerwowo nie wytrzymuję, że mi się pięści zaciskają, no to jakoś na razie sobie z tym radzę. Chociaż czasami coś odpowiem ostrego, no to nie zawsze sobie jakoś na tym kontroluję. Staram się jednak tą uzdę trzymać i gdzieś tam nie wyzywać ludzi, ale czasami się zdarza, no po prostu wychodzą ci ubliżają, plują na ciebie, no to ciężko się jakoś opanować. Ale książki podpiszesz bez bicia, że tak? Oczywiście, tak, oczywiście. Dla mnie to jest przywilej, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj zaproszeni. No jakby nie patrzeć, to jest twój kanał, na który pracujesz, widzę cię rano. No ale Paweł też ma swój kanał, Paweł Cwynar na YouTubie. No ale mnie tam nie ma, ja tam nic nie robię. No jak ty, no, tam masz tam być, no. Rób tam jakieś filmy. Dobra, to już inna rozmowa. No. W każdym razie spotykamy się, no bo jesteśmy przyjaciółmi tutaj, zresztą z Łukaszem też, ale właśnie Krzycz do woli. Ta książka, powiem szczerze, była trochę prowokacją, żeby tutaj Pawła ściągnąć. Z innego powodu, Paweł zawsze coś takiego powie mądrego, ale nie w znaczeniu, prawda, mądrości, prawda, góralskich, jakichś takich wyświechtanych, tylko takich z codzienności wyjętych. I powiedz mi tak, jak patrzysz na swoje życie, powiedz mi, bo się kończy rok, takie trochę podsumowania, jest Adwent, nowy rok kościelny, liturgiczny się zaczął. Czy jesteś, tak zapytam wprost, lepszym człowiekiem od tego Pawła, który był rok temu, czyli już, prawda, nawrócony już, prawda, rycerz, czy, bo jako sportowiec masz cele, realizujesz, czy udało się zrealizować te cele, które sobie rok temu postawiłeś do zrealizowania? Musiałbym to podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest kategoria ducha. Tutaj z tym jest różnie u mnie. Powiem ci szczerze, czasami ubolewam nad tym, że jakieś kwestie zaniedbam, że nie modlę się tak, jak powinienem, że za daleko mam do kościoła, albo mam za blisko, albo jest za zimno, albo coś, albo mam rozproszenia. Także z tym, jakby ci powiem, czasami mam problemy i ubolewam, ponieważ jeżeli ja jeżdżę jako jakiś tam autorytet do szkół, do więzień, do poprawczaków i mówię, słuchajcie, Pan Bóg żyje, uratował mi życie, zobaczcie, co się u mnie dzieje, jestem 12 lat na wolności, Pan Bóg mi błogosławi, a tutaj wstaję, na przykład patrzę, leje deszcz, mówię, kurde, nie mam butów, co za bardzo się ubrać do tego kościoła, pójdę sobie tam za godzinę, za dwie wieczorem i jakoś tak, wiesz, no czasami jest słabo to wygląda i nad tym trochę ubolewam. Więc ciężko mi powiedzieć, czy przez ten rok zrobiłem jakiś progres w duchowości. Ciężko mi to powiedzieć. Ale jeżeli chodzi, ale jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no to przede wszystkim to, że wydałem książkę, że jakoś się wymęczyłem. Wiesz, 2 lata, jednak gdzieś ten wysiłek, ten trud, bo naprawdę to jest dużo trudu. Czasami, żeby napisać jedno zdanie, ja muszę przeczytać 2-3 kartki gdzieś w internecie, jakieś wiadomości, żeby napisać tylko jedno zdanie, żeby się nie ośmieszyć, nie zbłazić, nie być na wariata, żeby nie być wykpionym, dlatego że tak ten świat funkcjonuje. Dzisiaj na forach internetowych czytelniczych, dzisiaj na forach czytelniczych nie patrzą, o czym jest książka, jaki jest tytuł, jaki tylko... Kto ją napisał? Jeżeli jesteś prawicowym katolem, no to masz troszeczkę trudniej. Ja nie chcę mówić, że od razu jesteś tam hejtowany czy coś, ale ja się z tym spotykam. Czyli jesteś, no. Tak, ja się z tym spotykam. Więc
staram się pisać dla wszystkich. Ja nie piszę książek takich jak ty, że te książki są teologiczne, ponieważ ty tą wiedzę posiadasz, masz wykształcenie w tym kierunku, a ja nie, ja jestem samoukiem. Więc ja piszę to, co czuję, to, co znam. Moim jakby guru pisarskim był Sergiusz Piasecki, czyli były przestępca, były więzień, były kryminalista, ale człowiek też, który dużo dla Polski zdziałał, się zasłużył i stał się bestsellerowcem i zaimponowało mi to. Chciałbym pisać tak jak on, chciałbym pisać dobre książki, a nie, że ktoś powie, znalazł sobie teraz sposób na życie, bo nie potrafi się odnaleźć, na budowę nie chce iść, to pisze jakieś książki, robi sobie reklamy i wciska ludziom kit. Ja tego nie chcę słyszeć. Ja chcę słyszeć takie coś. Wiesz co? Może mi się to podoba, może mi się to nie podoba, ale rzetelnie się przyłożyłeś do pracy i wykonałeś kawał fajnej roboty, więc okej, nie żałuję tych pieniędzy, które za to zapłaciłem, nie? A nie, że na przykład wcisnąłeś mi kit, miał być o tym, a w ogóle to jest jakaś lipa, no po prostu wiesz, to uważam, że każdego autora boli, nie? I jakbym się, unikam tego, dlatego się, no, przykładam się do tego, co robię. I jeszcze takie pytanie, chyba cię nigdy o to nie pytałem, czy masz jakichś takich patronów świętych, do których się codziennie, przez których stawiennictwo się codziennie modlisz? Czyli mówiąc krótko, jak to się pyta, twoi ulubieni święci? Święty Paweł, Jan Paweł II, Maksymilian Kolbe i Venanty. Nie święty sługa Boży Venanty. Do Venantego wiadomo, tam jakiś, żeby mi się finansowo bardziej. Ale byłem u Venantego, pojechałem, poprosiłem go osobiście, byliśmy z Moniką, pomodliłem się przy jego grobie i mówię, sługo Boży Venanty, proszę cię, pobłogosław mi w tej całej sprawie, bo no jest mi trochę ciężko, bo czasami jest ciężko, nie? No różnie z tymi wydawnictwami, różnie z jakimiś tam docieraniem do ludzi, gdzie ten, no Pan Bóg mi na razie błogosławi, ale nie mówię, że jest lekko, jest naprawdę trudno, nie? Jak czasami widzę, ktoś wyda książkę, a wpompują gdzieś w tą książkę, wiesz, jakieś duże pieniądze i ta książka dociera do jakiejś dużego grona ludzi, czytelników, to ja też bym tak chciał, nie? Akurat to wydawnictwo tutaj się dobrze realizuje, ale uważam, że książki muszą być po prostu bardzo dobre. I tu musi zagrać kilka sytuacji, czyli dobre wydawnictwo, dobra książka, dobra promocja, kilka sytuacji. Dobry autor, tak dobra jest. Historia, tak jest. Oparta na faktach. No na Zachodzie dużo się liczy, kim ty jesteś, nie? Na przykład. Na Zachodzie. Jeżeli tam chcesz wydać, idziesz do agenta literackiego, no to ważna jest też twoja historia, kim ty jesteś. Więc mam takie wielkie marzenie, ja o to też Pana Boga proszę, żebym błogosławił, bo piszę teraz książkę, którą chciałbym wydać na Zachodzie. Teraz piszesz książkę? Tak jest, 80% jest napisane. Co ty mówisz? Roboczy, nic nie gadam, po co mam. No to jak gadasz? No teraz gadasz przy ludziach, a mi nie powiedziałeś prywatnie. Właśnie, no. Właśnie masz ten dar, no policjanta by się nadało z dochodzeniówki. Nie, bo ja się boję. Roboczy tytuł, Lot Tomat. A, to ostatnio to mówiłem o Lot Tomacie. Mówiłem, roboczy tytuł i mam marzenie, żeby ją wydać za granicę. A w Polsce? Te zacząłem pisać książkę na rynek polski. Ale Lot Tomat nie będzie w Polsce? Nie. No czemu tak? Bo to ona ma, ta książka, większy, szerszy przekaz. Ja chcę odpowiedzi Danowi Brownowi na to, co tak jest, idę w nim szranki, chcę mu odpowiedzieć na to, co on powypisywał, chcę dać takie, na taką naszą odpowiedź. Ale książka będzie naprawdę bardzo mocna, będą tam bardzo mocne rzeczy. No. Jaki obstawiasz wynik meczu dzisiaj Polska-Francja? Bo też takie pytanie się pojawiło, widziałem. Chciałbym, żebyśmy wygrali. No, ale okay. Czyli marzenia to jest jedno, a życie prawdziwe to jest drugie. Tak. No każdy ma marzenia. Każdy ma marzenia. Słuchajcie, mamy marzenia takie. U nas jest taka książka o świętym Andrzeju Boboli. Tak. Właśnie by wyśmiewany wyszedł. Chyba byłem. Wyśmiewany wyszyd, byłam chyba, za wiarę paznokcie mu Ruscy wydłubali. No to nie. Tak, jeden z najbardziej umęczonych chyba. Kto? O co chodzi? No Bobola, nie? A, dobra, bo ja się już o Mbappe myślałem i o tym oszczęstym. Aha, chodzi o Bobole, przepraszam, ja już odszedłem na ziemię. Aha, myślałem, że tu chodziło o oszczęstym. Aha, dobra. Dobrze, tutaj Monika pisała, że będzie pakowała w te kolorowe wstążki. I teraz. A ja ci zadam pytanie. O Jezu, tak nie, jest. No tak, to nie jesteś mi. Naprawdę, tak teraz to jest. Kończymy. Dziękujemy bardzo. Bardzo mocne pytanie. No. Bardzo mocne. Zadano mi je, kiedy tutaj jechałem, poproszono mnie, żebym się ciebie odpowiedział. To ile żeś tu jechał, żeś te pytanie zadano? Zadano mi takie pytanie. No.
Kiedy się ożenisz? Jak koty dorosną. Kiedy się ożenisz? Jak koty będą duże i będą mogły sobie tak pójść na swoje. Jak kucza ma półtora roku, moja też, nie? Choracy ma 6. 6 razy 7 w moim wieku jest choracy, nie wiem, to już jest stary. No, w każdym razie to tak. A wracając do książki, już na sam koniec chciałbym cię spytać o tę historię, ale taką, no, mówię o historii Oli, nie? O historii Oli. Czy rzeczywiście ta historia tak jest do opowiedzenia na przykład przy ognisku gdzieś, nie? Taka historia, która... W odpowiedniej formie. Mhm. Tak, jak najbardziej. Chodzi mi o jej przekaz, nie? Czy rzeczywiście ona tak dotrze jest do każdego? Czy tu są, czy tak to jest książka dla każdego? Takie miałem przekonanie i tak to pisałem. Mhm. Nie ma w niej jakiejś pornografii, nie ma w niej jakichś takich spraw, które byłyby nie do przełknięcia, dlatego że nie chciałem się zamykać na środowisko młodzieżowe na przykład. Mhm. Chciałbym, żeby na przykład mama mogła tą książkę dać swojemu dziecku, no, do przeczytania. Tak. Mhm. Także jak najbardziej ona traktuje w sposób, traktuje o kwestiach trudnych, ale w sposób, w takim opakowaniu, które jest przyswajalne, które jakby nie gorszy i tak dalej, i tak dalej. Także starałem się, żeby tak było. Także to jest książka, na przykład pod choinkę swobodnie można ją komuś dać i uważam, że nie zawiedzie. No z taką myślą poświęciłem 2 lata życia. Z takim przekonaniem. Bo jesteś z Legnicy, a w Legnicy jest bardzo ważny kościół, gdzie dokonał się cud. Miał miejsce cud eucharystyczny, no gdzie właśnie. Już cię zapraszałem 100 razy, żebyś z samym swoim Majdanem pojechał, zobaczył. A. Dlaczego to jest istotne? Bo mamy najlepszy cud w Polsce. No jeszcze jest przecież tam za tym, nie? Jeszcze jest Sokółka. Ale w Sokółce nic nie widać. W Sokółce jest daleka. No, ale Legnicy, mi tam siostra Julia, bardzo serdecznie pozdrawiam, siostra Julia, która była przy tym cudzie, to ona tam widziała. No, ale nie każdy jest VIP-em. I ona mnie tam podprowadziła. Nie każdy jest VIP-em, a w Legnicy podchodzisz do szyby i taką możesz się gapić z odległości metra. No właśnie, i o ten cud eucharystyczny. Mówiłeś, że w twoim mieście w Legnicy dochodziło do profanacji. Tak jest. I nie przypadkowo dochodzi, właśnie tam dochodzi. Dochodzi. I wy tam macie taką inicjatywę, jak to się nazywa, że pilnujecie? Tak, pilnujemy. Jak to się nazywało jakoś? Stworzyliśmy z przyjaciółmi taką grupę, którą nazwaliśmy właśnie od cudu eucharystycznego Ja Jestem. O, Ja Jestem. I właśnie pilnujemy w ten sposób, że po prostu jesteśmy w kościele w czasie adoracji, jak jest otwarty. Nie, a nie. W godzinach, kiedy nikogo nie ma. Kiedy jest otwarty, może kiedy każdy jest może otwarty, kiedy każdy może wejść, ja dlatego że niestety narkotyki biorą potężne żniwo. I dużo tych takich zagubionych ludzi chodzi i również demolują kościoły, profanują, grabią, załatwiają się w kościołach. Tego jest bardzo dużo, o tym się nie mówi, ale naprawdę te rzeczy się dzieją. Ja apeluję do was teraz, jeżeli mogę w tym momencie, zmieście troszeczkę, siedźcie mniej przed komputerami, a więcej troszeczkę w domu Pana Boga, dlatego że też tam dzieją się złe rzeczy i trzeba tak jakby samą swoją obecnością pilnować. Naprawdę, bo dochodzi do wielu profanacji. Wiele kościołów w Polsce jest nieotwieranych, są zamknięte na klucz, bo nie ma kto ich pilnować. A czasami ktoś mówi, a ten proboszcz jest zły, bo on kościół zamyka. Idź pilny, bo nikogo w tym kościele nie ma. W Legnicy, no tak, na przykład w kościele świętego Jana Franciszkanów są takie dyżury. Przychodzi wierny i co 2 godziny siedzi i pilnuje. To jest troszeczkę smutne i to jest dramatyczne. Ale jeżeli my byśmy po prostu ruszyli tyłek i chodzili tak jakby, no pójść na tą koronkę czy coś, wiesz, no ja rozumiem, że nie każdy może, nie każdy ma czas, ale ja mówię do tych, co mogą, nie? Co akurat mają czas, bo jeżeli ty jesteś jako osoba w tym kościele, siedzisz w ławce, to czasami możesz prewencyjnie zniechęcić kogoś, no tak, tak, kto wejdzie pijany, będzie chciał się załatwić, zobaczy, jak ktoś siedzi, to nie. No i właśnie na takiej zasadzie działamy i zachęcam do tego, żeby jednak odwiedzać Dom Boży. Okej, i ostatnie pytanie, bo tu padło takie pytanie na czacie. Co ze spotkaniami autorskimi? Twoimi oczywiście. Pierwsze spotkanie autorskie odbędzie się, Monika, w Warszawie. Czyli to jest taka pod Łodzią miejscowość, tak? Agere Kontra, w takiej kawiarni. W kawiarni Agere Kontra dnia 17 grudnia. 17 grudnia o godzinie 18:30. Ja to teraz powiedziałem, ale jak ktoś pisze na Facebooku mój fanpage, to ja tam to na pewno umieszczę. I to będzie pierwsze moje spotkanie autorskie. A jeżeli ktoś by chciał, żebym po prostu przyjechał, na przykład na świadectwo, to wystarczy do mnie napisać. Wtedy umówimy godzinę, szmalu nie biorę, nie dorabiam się na tym. Wystarczy napisać i pakuję wtedy plecak i przyjeżdżam i świadczę o Panu Bogu na podstawie swojego życia. I właśnie gra muzyka. No. I słodycze, żeby były, bo jestem przekupny, jeżeli chodzi o takie kwestie.
Dobra, słuchajcie, kończymy, bo musimy tam, już widziałem, że skład jest podany Polaków, tylko nie wiem, czy Mbappé zagra z Polską, czy przeciwko Polsce, tego nie wiemy, tak więc bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Paweł, dziękuję Ci za spotkanie autorskie tutaj na kanale Mocławości. Łukasz dzisiaj też przybył. Bardzo mi miło było. Trochę go zmusiłem, żeby usiadł z nami, no jak już jestem, niech się chłop pokaże, Monika nie chciała do końca tutaj się ujawniać, ale też jest z nami. Dzięki za to spotkanie. Książka Krzycz do woli jest też w sklepiku mocsłabości.pl. No i Paweł, myślę, że jeszcze nie raz się tutaj na kanale pojawi. Bóg zapłać. Bóg zapłać za dobre słowo, serdecznie. Niedzielne słowo i wszystkiego błogosławionego, jak to się mówi, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Lajkujcie fanpage Pawła Cwynara na Facebooku, ale też kanał YouTube Paweł Cwynar. I twój. I tak, ja tak. To się zwracam do moich znajomych. Dzięki wielkie. Zapraszam serdecznie. I dziękujemy Wam za to, że z nami byliście w to niedzielne popołudnie, a przecież to taki dzień trochę świąteczny, rodzinny, a znaleźliście czas, żeby z nami tutaj być i też z nami tutaj gościć. Pawła, dzięki. Szczęść Wam Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam. Monia to macha.